Cześć, hej, czołem, witajcie, ja nazywam się komandosik.pl, witam i zapraszam was na 95. part drugiego sezonu z serii Przygody z Margonem. Cześć, witajcie jeszcze raz. Dzisiaj zajmiemy się questem na przedmiot heroiczny, na konsumpcyjny, książka, która będzie nas leczyła pełne uleczanie, jeszcze nie wiem dokładnie ile, ale na pewno sporo. Dlatego tak, bez zbędnego gadania, przejdźmy już do wykonywania questa. Wydaje mi się, że będzie quest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ jest to przedmiot, quest na przedmiot heroiczny, dlatego... Nie będzie na pewno wam się nudziło oglądając anime, go wykonując. Zajmę się tym, pogadam z nim oczywiście. Pogadaj z bibliotekarką z Uniwersytetu w Nidhal. Czyli tak, naszym celem jest teraz udać się do Uniwersytetu. W tym celu udamy się na Uniwersytet tutaj południowy. Do bibliotekarki Mirutki. O, chyba tak się ona nazywa. Tak ona się tutaj znajduje, ta bibliotekarka. Znakomicie, jeśli znasz każdą książkę, wiesz, że jednej brakuje. Czyli tutaj będzie pewnie... wróć do Zdenka, poinformuj o rozmowie z bibliotekarką. Nie wiem, czy chcecie, żebym bardziej wam to czytał, czy po prostu, żebym poleciał na czas. No nie wiem, chyba jednak większość osób tego questa nie robi, nie ma takiego poziomu i nie zamierza go zrobić na razie, więc chyba raczej wam będę troszeczkę czytał. Powiecie, jakbym tak leciał na szybkości, to bardziej by film ten był ukierunkowany w stronę osób, które tego questa wykonują i po prostu potrzebują szybkiego opisu tego questa. Dobra, tutaj widziałeś, że księga tam jest w bibliotekarce. To dziwne, że twierdzi, że księga nie zaginęła. Bardzo dziwne. Ona kłamie, ona chce zniszczyć obraz Nidhal jako miasta kultury. Jak śmiesz mnie oposądzać o pomyłkę, księdze? Czekajcie, chyba teraz coś źle wybrałem. Dlatego w tym celu muszę się wejść sobie na komandosika. Zaraz pokażę wam taki fajny myk. Będziemy musieli chwilę sobie poczekać i wtedy nam ten dialog zniknie, bo nie wiem, chyba teraz bym questa spalił, czy Zosia. Nie chcę, żeby tak po prostu było. Dobra, tutaj jesteśmy przy tej okazji, to możemy sobie zabić ten muma furla. Tak ci, co oglądają od zera do bohatera, to pewno będą to widzieli. Już tutaj nie ekspię czy coś samemu, ani nic się nie ruszam z tego miejsca, gdzie ostatnio zakończyliśmy film. Dobra, tutaj jeszcze chwilę sobie poczekamy, tu widzę trzynia od rozrabiaki, jakąś wiadomość, wow, nieźle. Tutaj znajomych, widzę, że ze znajomego też żadnego aktywnego aktualnie nie ma. Ktoś nawet jest od 36 dni nieaktywny. O, sporo, no, całkiem sporo. Dobra, czekajcie, chyba już teraz można wrócić na Hayabusera. Dobra, ładuj się, matko. Dobra, pięknie. Staram ci się pomóc. Nie przybyłko bym traktowało jakieś nagadnie. Czekajcie, trzeba wrócić do Mirutki. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, czy nie. Czy i tak mi to zaliczyło. Bo widzę, że ten Zdenek się na mnie obraził. Dobrze, że to nie spaliło nam questa, nic takiego. Jak mówię, tego questa robię pierwszy raz i tak naprawdę robię go tak na sucho, bo jeszcze nawet nie znam opisu, nic, tak po prostu z głowy, tak można powiedzieć, to robię. To znowu ty czego pragniesz tym razem? Och, i czegoż znowu chciał? Był bardzo oburzony, gdyż powiedział mu, że mylił się w sprawie książki. Jakie to typowe dla niego? Skoro już tu jesteś, możesz coś dla mnie zrobić. Zaniósłbyś kałamarz Wilgarowi. Ostatnio piszę kolejne bardzo ważne dzieło samemu Wilgarowi. Już pędzę. Iż po kałamarz do kapitana Larusz. Dobra, ten kapitan to chyba będzie w porcie Tuzmer, z tego co pamiętam. Tylko w tym celu zaraz do Tuzmer się udamy. Chyba, że nie. Chyba, że on gdzieś tutaj jest. Nie, no ten kapitan to na pewno ten, co przerzuca nas na wyspę Ingotie, na Kaneum, na wyspę Wraków, coś takiego. Dobra, teleportujemy się do Tuzmer. Teraz astralnym, przez ten punkt astralny do samego Tuzmer, to było zakapturzonego starca. Mamy też inny quest na 144 poziom, na przedmiot heroiczny, dokładnie na Helm, ale tego questa na razie nie będę robił, bo i tak Helm mam naprawdę bardzo fajny. Później go sobie zrobię, jak będę wtedy wbijał ten 150, wtedy będzie trochę ciężko go wbić, dlatego, bo wiecie, że już takie ekspowisko są
średnie na berkach, to się też średnio ekspi na goblinach. Trzeba czekać, jak się wybije całego ekspa i też ten ekspowisko jest dość małe. Jak wejdą jeszcze dwie osoby, to w dwie osoby się tam po prostu ekspić nie da. No ale dobra, udajemy się do kapitana. Przysyła mi bibliotekarka Mirutka. Bibliotekarka Mirutka, to naprawdę mnie rozbawiłeś. Nigdy, nigdy, daję słowo, nigdy nie byłem w bibliotece. Masz koła, masz kapitanie? Ach, jego koła masz, ten gustowny i złocony. Ja, no cóż, oddałem go jednej dziewce. Dziewce? Jak to? Przecież, więc idę do niej. Ucałuj tę dziewkę ode mnie. Odnajdź Anitkę z domu schadzek. Wow, z domu schadzek to pewnie może będzie szansa, że odnajdziemy przy tym Mietka Żula. To jest właśnie jaki... Nie chcę mi się iść tutaj do teleportera gościa ze strony astralnego. I z mojego lenistwa mnie to zlagowało. No dobra, czekajcie. Mam nadzieję, że mnie to odmuli. Szybciej bym już chyba doszedł niż tak na skróty. Chciałem się do Vermin teleportować. No mam naprawdę sporo tych teleportów i tego tak naprawdę często nie używam. Dlatego to tak to wynika. To i pisze do mnie znajomy. Słyszałem, że masz buty władcy klanów. Tak. No. To już ktoś się dowiedział, że mam legendę. Już chce ktoś się do mnie kupić. No, ja chcę ją bardziej dla siebie zostawić, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie mamy się udać pewnie? Od Eder? Dobra, tutaj jest Anita. Napisałem, że nagrywam film, nie mam czasu teraz myśleć o sprawach z legendami. Będziesz mi towarzyszyć. Dobra, nie chcę, żeby mnie leczyła teraz. Chcę teraz to pióro odzyskać. Tak wiem od kapitana. Dobrze, zgadzam się. Dobra, co my tu mamy? Kałamarz Wilgara. Zobaczmy, zanieść kałamarz Wilgarowi na ulicę rzemieślniczą w Nidhal. Zobaczcie, jak dokładnie dostaliśmy lokalizację, gdzie to się znajduje. Dobra, więc idziemy oddać ten kałamarz temu Wilgarowi. Udajemy się w tym celu do Nidhal. No i gdzie ta ulica rzemieślnicza jest? Tutaj, czekajcie, może ona być tutaj. Sprawdźmy, gdzie jest jego w ogóle kamienica. Poszukamy trochę. Jest tu kamienica Wilgara, ale z tego co widzę, jest ona zabezpieczona kluczem. To jest to. Tak, to jest to. Dębowe drzwi. Pukasz. Nikt nie odpowiada. Słyszy chrapliwy głos dochodzący za drzwi. Przewodnik bibliotekarka. Chyba traktat. Wsuwasz kałamarz. Dalej słucham. Księga jest przy mnie. Księga jest przy mnie. No, jakiś dziwny ziomek trochę. Dlatego udajemy się w tym celu do Mirutki. Musimy z nią sobie porozmawiać. I wyjaśnić co nieco. Dobra. Tutaj na dół do uniwersytetu. Tutaj jest bibliotekarka Mirutka. Zaniosłem kałamarz Wilgarowi. Och, to bardzo dobrze. Na pewno jest ci bardzo wdzięczny. Jest teraz bardzo zapracowany. Boję się o niego. Tak chyba powinnaś. Tutaj tą opcję wybierzemy sobie. Co dostaliśmy? Księga przemian. Dobra, znakomicie. Udaj się do lekarza Kaligariego w Nidhal. Ten lekarz wiem, gdzie się znajduje. Albo myślę, że wiem. Czekajcie, przydam wam, co tutaj pisze na tej księdze przemian. To wyjątkowa gratka dla kolekcjonerów, jednak poza nimi mało kto będzie zainteresowany tą specjalistyczną księgą. Jej autorem jest Wilgar. Czyli tyle wiemy o tej księdze przemian. Również wiemy, że nie jest ona zbyt warta, bo jedynie 15 złota. Tutaj muszę się upewnić, czy ten lekarz będzie tutaj, czy będzie troszeczkę wyżej. To jest doktor Strawiński, to raczej nie on. Czyli musimy iść na północ izba chorych. Na południu raczej nie, na północ trzeba się udać. Dobra, udajemy się tutaj. I tutaj będzie doktor Limfeusz, kurczę.
Dobra, jednak trzeba było iść na południe. Tutaj troszeczkę się rąbnęłem, bo myślałem, tutaj trzeba pójść na piętro drugie. To piętro pierwsze, ten lekarz, ten Calgary, czy jak on tak lubi się ukryć w tym swoim całym, na swojej całej mapce. Dobra, tutaj do góry. No i tutaj będzie ten doktor. Nie wiem, może się obrócimy tak do niego, bo tak z jego plecami to tak trochę średnio rozmawiać. Więc tak rozmawiamy tutaj. Co on chce od nas? Pogadaj na spokojnie. Na spokojnie, to trzeba z nim porozmawiać. Doktor jest zajęty, lepiej wróć później. Czyli co, musimy chwilę poczekać. Nie wiem, czy teraz troszeczkę za szybko chciałem z nim porozmawiać. No dobra, cóż, musimy chwilę zaczekać. Dobra, wracałem ponownie. Dobrze, wybacz mi moje cierpkie słowa. Otóż przysyła mi Mirutka. Dobra, przy okazji, dzięki, zrobię to dla mnie. Zasięgnij porady Limfeusza, chyba on się nazywa, ten doktorek. Więc co, udajemy się tutaj, wracamy tak naprawdę do niego. On będzie na północ Izba Chorych, czyli troszeczkę będziemy musieli sobie przejść tutaj. Nie do tej piwnicy czy gdzieś, bo nie mam zamiaru gdzie indziej się budować. Chcę na razie dokończyć tego questa. Dobra, tutaj doktor Limfeusz. Doktorze, przybyłem w sprawie Wilgara. Doktor, dobra. Czyli ile? Nigdy nie dam się nabrać na jego kłamstewka. Jeśli tak bardzo chce mojej rady, niech za nim zapłaci. I to słono, ile? Czy 10 milionów sztuk złota? Niech będzie. Oto 10... Zwariował chyba świr. Być może to faktycznie jest wykorowana cena, w takim razie musimy przynieść małą pomarańczową miksturkę od Tuni. I zobaczcie teraz, że jakbyście dali 10 milionów złota, a teraz, a tą drugą opcją dialogu można było dać tylko pomarańczową miksturkę. Zobaczcie, jaka to by była cholerna różnica. Dobrze, tej kasy przy sobie nie miałem, to i bym jej nie zabrał. Dobra. Oczywiście. Czekajcie, coś mi przylagowało, muszę odświeżyć gierkę. Dobra, Nimfeuszu, mam miksturkę, nie masz mikstury, po co mi zawracasz głowę? Czekajcie, jaką ona chce tą miksturę? Małą miksturkę, a małą, dobra. Ja mam wszystkie pomarańczowe miksturki, a mu chodziło o małą pomarańczową miksturkę. Czy pomarańczową? Dobra, czekajcie. Kupimy to na aukcji, nie będziemy się teleportowali, tracili zwoju. Mała. No nie ma żadnej małej pomarańczowej miksturki na aukcji. Jeszcze mi się zwoje na kwiatki skończyły. Nie no, zarąbiście. Czekajcie, jeszcze się okaże, zwojów na kwiatki nie ma. No są, no, ale za 100 000, no kurde no. Dobra, trudno, zmarnujemy trochę kasy. Przy tym zaoszczędzimy trochę czasu. No nie no, kurde, zdzierstwo. Jedno użycie po tyle kasy, no nie przesadzajmy. Dobra, kupimy sobie się, zapatrzymy w to. Dobra, kupimy jedną pomarańczową miksturkę. Czekaj, luki serek. Czekaj, luki serek, teraz ja nagrywam. Niezbyt mogę tutaj ci odpisywać. No ale cóż, gdzie mieliśmy się udać? A my mamy wrócić teraz. Mogłem się też teleportować do Tchuza, ale z Tchuza sobie kawałek przejść. No ale dobra, trudno, nie będę już stratny te 100 000, że zmarnowałem kupując ten zwój za taką dużą cenę. No trudno, ale dobrze, ten 10 000 tak nie zapłaciłem temu doktorowi, bo to już w ogóle była tragedia. Dobra, Nidhal. To jest coś takie śmieszne. Gra pozorów. Nie, żartuję. Dobra. Dajmy się do tego doktora. Znakomicie dobrze się spisałeś. Kracze, czyli kracze jak duży ptak, czy jak mały ptaszek? Jak mała sikorka, jak ogromna wrona. Kurde, co teraz? Jak mały ptaszek. Ptaszek, bo ptaszek to mi się z innym ptaszkiem kojarzy. Nie, żartuję. Dobra. Dobra, nie wiem, tutaj jak mała sikorka. Dobra, idę to teraz, tylko nie pozdrawiaj. O, widzę, że wolna.
wojna niezła, tutaj mają konkurencję, wiecie, tutaj takie dwie izby chorych koło siebie, czyli nieźle ze sobą na pewno rywalizują. Dobra, tutaj musimy się udać na piętro drugie. Tędy się tutaj udamy. Dobra, idziemy do góry, pięknie tutaj. No i tak, jest tutaj ten nasz doktorek, właśnie wracam od limfeusza. Dalej, jak to sugerujesz? Dobra, zgoda. Tak, przemiany w ptaki, strona 67. Czyli tutaj wróć do Calgary'ego, czyli musimy u niego lepiej wrócić później. Z tego co się orientuję, tutaj będzie trzeba poczekać aż pół godziny. Tutaj będziemy musieli poczekać pół godziny, czyli za jakiś czas się spotykamy. Dobra, wracamy znowu po pół godzinie. Czytałeś coś ciekawego, dobra, bierzesz książkę i przeglądasz, przewracasz stronę. Dobra, poczekałem te pół godziny, jak widzicie się nie nudziłem, trochę podekspiłem. Udaję się z powrotem do drzwi Wilgara, czyli można powiedzieć, że się nie obijałem ekspiąc. Wiadomo, trzeba dzisiaj wbić ten 104.5. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Wilgara mamy tutaj, podejdźmy do tych dębowych drzwi, więc pomóc, biedny Wilgar, dalej, śpieszno, porozmawiaj z Calgary'im. Dobra, znowu udajemy się do tego naszego doktorka, wchodzimy tędy, izba chorych południe, tak jakby on nie mógł ten zamiast tego doktora Strawińskiego, nie mógł tutaj stać ten Calgary, czy jak on tam się nazywa, żeby nie trzeba było tyle chodzić tutaj po tych piętrach wszystkich. No cóż, tak jest. Hej doktorze, chyba mam ślad. Co teraz mam robić? Dobra. Znajdź Jacka Hełkusa i weź od niego klucz. Niezłe zadanie zostało nam rzucone. Jack Hełkus. Teraz pewnie się zapytacie, gdzie on się znajduje. No, sam nie wiem jeszcze, ale zaraz spróbujemy go poszukać. O, tutaj jest. Wracam już do swojej lektury. Zbadaj dom Wilgara. Dostaliśmy klucz. Klucz do domu Wilgara. Jak gdzie daleko nie musieliśmy. To już ludzie mi pytania zadają, jakby traktowali mnie jak encyklopedię. Gdzie jak spić? Gdzie iść, co robić? Widzicie, tutaj Wilgar niestety nie żyje. Taki wygląda jego domek. Czekajcie, trzeba zbadać jego zwłoki. Widzę, że tutaj leżą jego zwłoki. Tutaj widzę jakaś klatka z papuszką. O, jakaś dziennik Wilgara. Na pewno trzeba to przeczytać, co tutaj pisze. Przewracasz stronę, czytam dalej. Przewracam kolejną stronę, czytamy ten dokument, czytamy. Aż wreszcie zabieramy go za sobą. Zabierz dziennik do Calgary'ego. Tutaj dalej już w tym domku nic ciekawego nie ma. Czyli wychodzimy sobie już stąd. Zobaczymy, czy klucz on zabierze, czy ten klucz będziemy mogli sobie w późniejszej rozrachubie zostawić. Czekajcie, włożymy sobie do torby z kluczami, zobaczymy, czy on zabierze, czy nie. Tutaj muszę wam jeszcze pokazać, jak z systemu wylotałem sobie też zbroję. Zbroja Berserkera. Też fajny itemek. Tutaj jest ten złowieści, dał mi klucz. Co, błagam, dalej. Tutaj tak bez czytania trochę. Porozmawiam z kapitanem. Dobra, w tym celu udajemy się do portu Tuzmer. Tak się wydaje, jeszcze powiedziawszy, że w tym queście jest tak mało chodzenia. A jednak to się dzieje w całym mieście. A jednak jest tego chodzenia sporo. O, portalem teleportujemy się do Tuzmer. Tuzmer, jeszcze raz do Tuzmer.
No i udajemy się w dół. Po raz kolejny, jak mówiłem wcześniej, wracamy do tego naszego kapitana. Zobaczymy, z tego questa dostaniemy. Tak przewiduję, że chociaż te 10% wypadałoby z tego questa expa dostać. No zobaczymy, może będzie więcej. Na prigie chyba za wykonanie tego questa, jak widziałem, ktoś dostał bodajże... Kapitanie, musimy porozmawiać, ale... W wyniku... Dobra, co dalej? Dowiedz się szczegółów o Ragatiego. Kurczę, czy ten Ragat jest... To jest bossman. Jakiegoś rybaka, tak teraz się zdekoncentrowany jestem, bo tutaj ludzie mi składają już propozycje za te buty, które mam aktualnie. Tak właśnie tutaj się spoglądam na to, co oni do mnie piszą. Czekajcie, gdzie ten gościu jest? Dobra, tutaj trochę w inną stronę poszedłem zamiast tam, gdzie miałem iść, to poszedłem gdzie indziej. No dobra, zaraz to skorygujemy. Tutaj marynarz zahak. Udaję tutaj karczm pod bosmańskim biczem, który mam ten Ragetti. Dzielnochwyt. Przychodzę w sprawie Wilgara. Co u diabła? Chyba wyrafinowane. Dalej. Dobra, powodzenia chłopcze. Porozmawiam z Calgarym. Dobra, żeby nie tracić czasu. Szybko się przeteleportujmy do miasta. Tutaj... Gdzie to Nidhal? To jest zawsze tutaj tym, tak można powiedzieć, trochę dołem wszędzie chodzę, ale cóż. Tak to wygląda, tam jest tutaj górą i wtedy trochę różnica. Znowu do tego doktora idziemy. Wszystko gotowe. Dobra, dalej. Co sugerujesz? Dalej, dobra. Teraz to Zdenka. Idź do Mirutki i dowiedz się, jak dostać się do biblioteki. O Jezu, znowu po raz kolejny musimy iść do tej Mirutki. No nie wiem, takie małe miasto, jednak tego chodzenia to naprawdę jest od groma. No ale cóż, mam nadzieję, że nagroda będzie sowita. Mam nadzieję, że w tle nie słyszycie szumów, a jak słyszycie, to przepraszam was za nie. Mam nadzieję, że dacie radę jakoś to wytrzymać. No taki, tak to po prostu wygląda. Dobra, tutaj tędy w górę mostkiem w prawo. No i na Uniwersytet Południe. Przechodzimy tędy, tutaj w dół. Tutaj Mirutka. Mirutko, co się stało? Niestety, dalej też tak zrobię. Co dalej mam zrobić? Przedostać się i sprawdzić, czy księgi są na miejscu. O, tutaj jest ta biblioteka. Nie możesz wejść bez klucza. To jak tu teraz do cholery wejść? Trzeba o tym chwilę pomyśleć. Dobra, nie mamy klucza, nie mamy niczego. Jak tu teraz się przedostać? Tutaj mam taki regał z książkami. Tutaj trzeba uruchomić dziwny mechanizm. No i znajdujemy się w tej bibliotece. Przedostań się i sprawdź, czy księgi są na miejscu. Czyli co mamy? Poszukać książek różne. Czekajcie, księga. Księgi wyglądają jak gdyby nie były ruszane od miesięcy, pokryte warstwą kurzu.
ciasno wciśnięte pomiędzy inne dzieła znanych twórców. Czyżby cała sprawa okazała się mistyfikacją? Dobra, wiemy mniej więcej co. Układamy te książki z powrotem. Nasłuchujemy dalej, słuchamy uważnie. To będzie, wydaje mi się, że rozwiązanie naszego questa. Tutaj jest jeden taki mały myk, że jak wyjdziemy bez książek, to dostaniemy unikatową książkę, a jak wyjdziemy z książkami, to dostaniemy heroiczne. Dlatego bierzemy to i wychodzimy sobie stąd. Dobra, i teraz musimy udać się do Zdenka. Mamy Księgę Przemian oraz Księgę Wilgara. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda ta nagroda. No i zobaczymy, ile tym questem wbiliśmy sobie poziomu. Dobra, tutaj, dalej, dalej, wszędzie dalej. Dobra, super. I co? Chwila prawdy. I otrzymaliśmy... O, jak mi zabrakło minimalnie po prostu. 150 punktów honoru, Księgę Uzdrowień. Czekajcie, ja tego po prostu nie mogę. Nie mogę tego tak zostawić. Przesteleportować się na Orczą Wyżynę i dobić tutaj tego questa, no bez przesady, dobić tego levela, no tyle mi zabrakło. Dobra, teraz mamy już ten 145 poziom. Wow, super, udało nam się to wlevelować, czyli już arcymaga sobie nie zabijemy. No ale co, przed nami są kolejne elity drugie, kolejni herosi, no i kolejne przygody. Więc tyle, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Widzieliście, jak wbiłem 145 level, widzieliście, jak zrobiłem questa na heroic. No i widzieliście kawał dobrej roboty z mojej strony, a ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie, do kolejnych filmów, trzymajcie się, cześć!